Słuchajcie, to co chyba nam się udało? To znaczy, w tym rozwiązaniu pilotażowym udało nam się podnieść efektywność do takiego stopnia, w którym OEI mówił o equipment efficiency, było na poziomie satysfakcjonującym, mogliśmy podejść do robotyzowania dalszego tego stanowiska. Tak jak już wcześniej było powiedziane, Wielkom jest całkiem nieźle zrobotyzowany zakładem produkcyjnym, natomiast zawsze jest tak, że jeszcze któreś fragmenty można robotyzować. I tak podeszliśmy do kolejnych procesów. Mam nadzieję, że ta symulacja nam się już odpala. Więc zobaczcie, na dużo większych ciągach produkcyjnych jesteśmy w stanie robić analizy tego, jak je optymalizować, gdzie są nieefektywności, w jaki sposób te stanowiska można usprawnić i zautomatyzować. To, co mówiłem, firma Wielkom już ma swoje doświadczenie, jeśli chodzi o robotyzację, bo jest ich ponad 60-70 lat, ciężko pracują, natomiast to, co powiedział Piotr. Dalej budujemy kolejne stanowiska i jakby ta symulacja guzienka cyfrowego pomaga nam w tym, żeby właściwie zaplanować te przedsięwzięcia. To nie jest płaski obrazek, który możemy narysować sobie kilka kwadracików i wyobrazić sobie, jak to wszystko się będzie działo w czasie rzeczywistym. To nas doprowadziło do takiego miejsca, kiedy zadaliśmy sobie pytanie, jak stanowiska produkcyjne już miane są zautomatyzowane, gdzie dalej możemy pójść? Słuchajcie, wielu dzisiaj na rynku opowiada dostawców o tym, że ich poziom automatyzacji to jest 100%. A to nie jest prawda, bo bardzo często automatyzują tylko linie produkcyjne, a nie automatyzują całej logistyki. I w bliźniach cyfrowych odpowiada także na ten problem. Czy jesteśmy w stanie wyliczyć, mieć pełną symulację tego, jak zorganizować infralogistykę?